Katarzyna Grochola najpierw potwierdziła raka płuca, a wyjawiła wyniki badań. Jest po operacji. Katarzyna Grochola miała raka płuca w drugiej połowie grudnia. Dorota Szelongowska na łamach felietonu w Wysokich Obcasach wyjawiła, że jej mama miała raka płuc. Zdradziła, że pisarka postanowiła wówczas spisać nawet testament. Jednak nie znaczyło to, że jej się podda. Przyszła podwójną operację i udało jej się wygrać z chorobą. Mama ma raka. Nie mówiłam ci, bo to się nagle okazało. Za kilka godzin operacja. Powiedziała, że wszystko będzie dobrze, wspominała ten trudny czas w felietonie. W ostatnim czasie jednak Katarzyna Grochola znów trafiła do szpitala. Jej fani mocno zaniepokoili się tym faktem. Pisarka postanowiła więc odezwać się do nich za pośrednictwem Instagrama. W filmiku potwierdziła, że jej faktycznie lekarze przed laty zdiagnozowali u niej raka. Jednak leczenie powiodło się. Prosto z jej szpitala na Płockiej. Tak, owszem, miałam raka prawego płuca. Tak, owszem, jestem po podwójnej operacji, wyznała pod koniec grudnia. Następnie przeszła do żartu. Teraz ja mam dla Państwa zagadkę, bo nigdy nie przybyło 1500 obserwujących. Nawet jak wyszłam za mąż po 60 tce, ile trzeba mieć raków, nowotworów, żeby mieć 1000000 obserwujących, powiedziała. Od tego czasu minęło już ponad 2 tygodnie. Fani wciąż martwili się o Katarzynę Grochole. Zatem postanowiła ponownie ich uspokoić. Tym bardziej, że odebrała wyniki najnowszych badań i te okazały się bardzo optymistyczne. Katarzynie Grocholi na nagraniu towarzyszy jej lekarz. To właśnie on wyjawił, że pisarka ma się dobrze. Grochola miała w ostatnim czasie zabieg, który na szczęście przebiegł pomyślnie. Jak sama wyznała, czuje się bardzo dobrze, gdyż operował ją najlepszy lekarz na świecie. Wyniki badań są bardzo dobre, ujawnił lekarz, a Katarzyna Grochola z uśmiechem na twarzy wyznała, że będzie żyć. Życzymy dużo zdrowia.